Czy tylko my mamy przedziwne uczucie, że nie do końca wiemy, co się w tym lutym Odjanie pawliło? No bo tuzy takie jak Skull and Bones, Legion Samobójców czy druga część remake'u Final Fantasy VII z olbrzymimi budżetami i głośnymi premierami przyćmione zostały przez jeden mały i co ciekawe całkiem niedrogi tytuł. Co tu dużo gadać? Helldivers 2 to absolutny fenomen. Gra, którą trudno będzie zdetronizować w ciągu najbliższych tygodni. Nie oznacza to oczywiście, że żaden tytuł nie będzie teraz próbował wygryźć konkurenta. Pierwsi pretendenci do zawładnięcia naszymi sercami pojawiają się już zresztą w marcu. Nie zabraknie tam też potencjalnie miłych zaskoczeń, wszak to ostatni moment przed wiosennym rozprężeniem. Chcecie wiedzieć, co branża gier szykuje dla nas na najbliższe tygodnie? No to rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, ciepła herbatka bądź kawka w dłonie i zaczynamy nasz comiesięczny przegląd najciekawszych premier gier. Wydanie marcowe 2024. Pewnie nie tego się spodziewaliście na początek, bo przecież akurat ten polski tytuł już raz gościł w naszym zestawieniu i to nie tak dawno temu, bo w zeszłym miesiącu. No ale życie bywa brutalne, a branża gier jeszcze brutalniejsza. Twórcy tego niecodziennego RPGa tak wystraszyli się Helldiversów i reszty lutowych premier, że zdecydowali się wycofać na z góry upatrzone pozycje, czyli jeszcze raz opóźnić premierę, tym razem właśnie do marca. Czy to był dobry ruch i dzięki temu więcej graczy odwiedzi Warszawę z 1905 roku, by powalczyć u boku ezoterycznych bytów? Przekonamy się niebawem. Lubicie mocne, męskie wyzwania? Wyjazdy w ciężki teren, staplaniem się samochodem w Błocku, jazdą po totalnych bezdrożach, pokonywaniem stromych podjazdów i walką o każdy przejechany centymetr? Jeśli tak, to ten tytuł jest właśnie dla Was. Słynna, symulacyjna seria zapoczątkowana 10 lat temu kultowym dla wielu Spin Tires otrzyma niniejszym swoje najlepsze, najbardziej wypasione i chyba najciekawsze wcielenie. Ekspedycje zapewnią nie tylko multum ciekawych misji, ale też super realistyczną fizykę przedzierania się przez bezdroża. Tu naprawdę możecie poczuć, że macie wielkie cojones. No dobra, może nie tak wielkie jak osoby decydujące się wyjechać w ciężki teren Dacia Sandero, ale chyba wiecie, o co chodzi, co nie? Pierwsza wasza myśl po zobaczeniu zwiastuna tejże gry? Pewnie XCOM w drugowojennych klimatach, co? No, trochę racji macie, bo ta turowa gra taktyczna garściami czerpie z legendy tego gatunku. A czemu trochę? Bo ten projekt jest jednak znacznie większy. To od dokonywanych przez nas wyborów kolejnych zadań zależeć tu będzie bowiem los słynnego lądowania w Normandii. Co więcej, dorzucono tu też kilka naprawdę świeżych i oryginalnych rozwiązań, które mają jeszcze bardziej podkręcić klimat partyzanckich wypadów na tyły wroga. Słowem, dla domorosłych geniuszy wojskowej taktyki ten tytuł będzie pewnie w sam raz. And we will break them. Tonight, we are an army of shadows. Seria Outlast od zawsze kojarzyła się z gęstą, wywołującą ciary na plecach atmosferą i poczuciem totalnej bezradności. Było tam też sporo makabry i brutalnej przemocy. Najnowsza odsłona tej dość osobliwej serii psychologicznych horrorów mocno przesuwa jednak granicę w kierunku totalnego koszmaru. I to w wydaniu dwuosobowym, w dość oryginalnej i całkiem pomysłowej kooperacji. Co ciekawe, PC-towi fani docenili już tę produkcję, bo od niemal roku można w nią było zagrać we wczesnym dostępie. To dlaczego dopiero teraz o tym wspominamy? Bo z tego wczesnego dostępu gra właśnie wychodzi, trafiając też od razu na konsolę. Poznajecie? Pewnie nie, bo pomimo zgarnięcia całej masy branżowych nagród, ta osobliwa przygodówka z 2022 roku przeszła niemal bez echa. A szkoda, bo serwowana nam tu wielowątkowa opowieść o życiu dwóch rodzin na przestrzeni kilkudziesięciu lat potrafiła pozytywnie zaskoczyć zarówno podejściem do tematów trudnych, jak i ilością możliwych wyborów, które naprawdę miały znaczenie dla dalszego przebiegu całej historii. Chyba dobrze więc, że tytuł ten dostanie jeszcze jedną szansę, tym razem na konsolach PlayStation. Kto wie, może teraz zwrócicie na niego większą uwagę? Były już symulatory rolnika, przedsiębiorcy budowlanego, drwala, a nawet amerykańskiego lumpa. Kolejny dziwaczny przedstawiciel tego gatunku nie powinien być więc dla nikogo wielkim zaskoczeniem. A jednak jazda taksówką po Barcelonie może lekko zdziwić. Dlaczego? No bo co może być porywającego w wożeniu ludzi po mieście, reagowaniu na prośby pasażerów, tankowaniu i regularnym myciu swojej fury?
Domyślamy się jednak, że i taka zabawa znajdzie swoich amatorów. No cóż, jeden lubi śmiganie po torze, a drugi zabawę w Ubera. Pewnie zastanawiacie się teraz, co w naszym zestawieniu najciekawszych premier gier robi taka pikselowa popierdółeczka. Nie oceniajcie jednak książki po okładce, ten niepozorny tytuł ma bowiem w sobie niezwykłą magię. Niby nie ma tu żadnych wyzwań, ale budowanie domów w różnych malowniczych sceneriach niesie ze sobą tak niesamowity ładunek przyjemnego odprężenia, że po prostu nie mogliśmy nie pokazać wam tego tytułu. Oj, przy tym tytule można poczuć się naprawdę staro. Jeśli pamiętacie oryginalną wersję tej legendarnej strzelanki z 1987 roku, to znaczy, że jesteście już growymi dinozaurami. I choć remake ten ma być ponoć świeżym spojrzeniem na klasykę, z lepszą oprawą audiowizualną, nowymi mechanikami i nowymi poziomami, chyba wszyscy wiemy, kto tu jest jego targetem. No cóż, nostalgia to potężna siła. Tak, to kolejna popierdółka. I tak, już to zapewne gdzieś widzieliście. Highwater to bowiem jeden z tytułów, który rok temu zasilił bibliotekę gier Netflixa. Ale chyba wszyscy wiemy, jak jest z tymi grami, no nie? Niby są za darmo, a mimo to drastycznie mało osób z nich korzysta. Trudno się więc dziwić, że twórcy tej osobliwej przygodówki rozgrywającej się w zalanym wodą postapokaliptycznym świecie ponownie uderzają ze swoim projektem, tym razem już na większe, poważniejsze platformy. Kto się skusi? Dacie wiarę, że seria Star Wars Battlefront liczy już sobie 20 lat? Niesamowite, prawda? Jeszcze bardziej niesamowite jest jednak to, z jakim namaszczeniem wielu z nas po dziś dzień wspomina pierwsze dwie odsłony tego cyklu. Sieciowa strzelanka w świecie Gwiezdnych Wojen z trybem kampanii fabularnej i możliwością pilotowania legendarnych pojazdów i statków kosmicznych swego czasu to było naprawdę coś. Czy jednak powrót po latach do tych pierwszych, nieco już trącących myszką klasycznych odsłon serii ma sens? Najwyraźniej tak, skoro zaraz dostaniemy taką oto kompilację dwóch pierwszych części Battlefronta z wszystkimi wydanymi dotąd DLC-kami. Kiedyś, dawno temu, była sobie gra Outcast. W czasach królowania 3D FX-a ta niepozorna produkcja zaskakiwała brakiem wsparcia akceleracji 3D. Ale choć wszystko oparte było tam na wokselach, efekt końcowy był absolutnie niesamowity. Co tu dużo gadać, ta gra była niemal idealna. Miała fenomenalną fabułę, świetne mechaniki i klimat rodem z filmu Gwiezdne Wrota. To, co teraz oglądacie, ma być kontynuacją tamtej rewelacyjnej gry. Kontynuacją, na którą growe dinozaury, takie jak ja, czekały od ponad 20 lat. Ech, nawet nie wiecie, jak mi się marzy, żeby ów nowy początek faktycznie dorównał legendzie oryginału. Patrzcie, patrzcie, bo tu historia dzieje się właśnie na naszych oczach. Oto gry uznawane dotąd za Xboxowe ekskluzywy trafiają na konsole konkurencji. Co prawda pierwszy taki tytuł wylądował na PlayStation w lutym, ale akurat ten tutaj to hit znacznie większego kalibru. Dość powiedzieć, że ta oryginalna rytmiczna gra akcji w 2023 roku błyskawicznie podbiła serca Xboxowych i PC-towych graczy. Czy premierze PS5 będą towarzyszyły podobne zachwyty? Przekonamy się niebawem. A co powiecie na relaksujące popołudnie na malowniczej, niemal baśniowej, obcej planecie? Planecie, którą w tej grze uczynimy sobie poddaną, bawiąc się w kosmicznego rolnika i odkrywce samemu bądź z dwójką innych graczy. A że w tym tytule są mechy, to i będzie zabawa. Pamiętajcie jednak, że to dopiero wczesny dostęp, więc niektórych z zapowiadanych rzeczy w tej rolniczej przygodzie może jeszcze nie być. Ale tak czy siak, chyba warto będzie ją sprawdzić, szczególnie, że od razu trafi ona też do Game Passa. Zauważyliście, że tegoroczny marzec pełen jest tytułów mocno nawiązujących do branżowych klasyków i legendarnych produkcji? Alone in the Dark to kolejny taki przypadek. Wszak ta niegdyś znakomita marka ma swoje korzenie w początkach lat 90. ubiegłego wieku.
Nowe pokolenie graczy pewnie już nawet nie wie, co to były za survival horrory. Pewnie dlatego postanowiono nie tyle odświeżać pierwszą część tej serii, co po prostu ją zrestartować, dostosowując do obecnych standardów. A żeby podkreślić wagę tego tytułu, bo przecież wywodzi się ona z kultowej serii, zadbano tu także o gwiazdorską obsadę. Miejmy nadzieję, że to wystarczy i nowe Alone in the Dark okaże się miłą niespodzianką. Nie powiem, fajnie by było. Widzicie to? Tak oto spełnia się marzenie olbrzymiej rzeszy pecetowych fanów serii Horizon, którzy od 2 lat nie mogli doprosić się o dedykowaną im wersję 2. Dobre recenzje i zachwyty nad graficznymi aspektami wersji PS5 tylko nakręcały frustrację pasjonatów PC Master Race, którzy najchętniej pokazaliby tym wszystkim konsolowcom, gdzie raki zimują. No to teraz będą mieli szansę, bo ta edycja gry będzie miała i całą masę pecetowych bajerów, i wsparcie dla DualSense'a, i możliwość zdjęcia blokady liczby klatek na sekundę. Nic tylko podkręcać grafę i śrubować wyniki. Mówcie co chcecie, ale ten RPG będzie wielki. I nie mam tu na myśli jego rozmiarów, choć i one mogą nas zapewne pozytywnie zaskoczyć. Drugie Dragon's Dogma ma w sobie przede wszystkim ten niezwykły klimat przygody w fantastycznym, pełnym magii świecie. Do tego dochodzą wyjątkowo widowiskowe starcia z dużo większymi przeciwnikami, które, co tu dużo gadać, wyglądają absolutnie przekozacko. Są też świetnie zaprojektowane klasy, które skrywają niejedną niespodziankę, i charakterystyczne dla tej serii piony, czyli komputerowo sterowani towarzysze. Innymi słowy, jeśli macie swoją listę obowiązkowe do zagrania, to Dragon's Dogma 2 już powinno na niej być. Make manifest your will. That's the last of this world. Choć z tego tytułu bije taka słodycz, że aż zęby bolą, fani Nintendo i wujcia Mariana nie mogą już pewnie powstrzymać ślinotoku. Bo choć zamiast wąsatego knypka pokierujemy tu losami księżniczki Peach, to sam pomysł osadzenia gry na deskach teatru zwiastuje festiwal totalnie odjechanych mechanik. A przecież za to właśnie wszyscy kochamy japońskiego producenta, czyż nie? I znów Sony wchodzi na pełnej. Nie dość bowiem, że Rise of the Ronin to całkowicie nowa marka w katalogu PlayStation 5, to jeszcze sięgająca po znane i lubiane samurajskie motywy. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, to nie będzie gra akcji w stylu kultowego już Ghost of Tsushima. Za tym projektem stoją bowiem twórcy tak wymagających serii jak Ninja Gaiden czy Nioh. I choć obiecują oni świetną opowieść w otwartym świecie ze zrównoważonym poziomem trudności toczonych tam starć, lepiej zawczasu wziąć poprawkę na dość ambicjonalne podejście tego studia do systemu walki. To może być naprawdę fenomenalna przygoda, ale okupiona sporą dawką potu i nerwów. Jak będzie? Zobaczymy. Let's do this together. No, tego jeszcze chyba nie było. Żeby z RPGa o lataniu na grzbiecie ogromnego ptaka wojennego zrobić grę strategiczną o budowaniu. No dobra, może trochę upraszczamy, bo chodzi tu raczej o ponowne wykorzystanie tych samych materiałów w kolejnej produkcji, ale sami przyznacie, pomysł na taki gatunkowy przeskok jest równie niesamowity, co dość osobliwy. No ale może właśnie w tym szaleństwie jest metoda i nowa gra okaże się doskonałym uzupełnieniem wcześniejszego Falconeera. Pożyjemy, zobaczymy. Czy jest ktoś, kto nie znałby cywilizacji? Pośród turowych strategii 4X, czyli zasadzających się na eksploracji, eksploatacji, ekspansji i eksterminacji, to wciąż niezmiennie numero uno. Konkurencja robi się tu jednak coraz silniejsza i prędzej czy później któraś z nowych produkcji wysunie się na prowadzenie. Millennia, firmowana przez znany fanom strategii Paradox, ma na to spory apetyt. Podobieństw jest tu całkiem sporo, ale o ewentualnym sukcesie zadecydują pewnie różnice. Czy Millennia będzie próbowana skusić? Tego dowiemy się już wkrótce. W tym przypadku wystarczy jedno spojrzenie na tytuł gry i już wiadomo, że będą jaja. To przecież South Park, marka, która dzierży dumnie rekord Guinnessa za najbardziej obrazoburczy film animowany w historii. I fajnie, że dostaniemy nową grę z czwórką zwariowanych dzieciaków w rolach głównych, ale kooperacyjna strzelanka? Podczas śnieżycy stulecia? Gdy za oknami mamy już kalendarzową wiosnę? Chyba ktoś tu się trochę spóźnił, nie uważacie? Ha!
I tą jakże pokrzepiającą wiadomością o nadchodzącej wielkimi krokami wiośnie kończymy nasze zestawienie najciekawszych premier gier nadchodzących tygodni. Jak widzicie, trochę w tym marcu będzie się działo. I dobrze, bo kolejne miesiące już tak różowo nie wyglądają. Branża gier przeżywa obecnie spory kryzys, więc i dalsze zapowiedzi są bardzo ostrożne. Oczywiście to nie powód, by zamywać ręce. Kwiecień z pewnością nie zostawi nas niczym, a może jeszcze pojawią się tam jakieś niespodzianki. Kto wie. Na razie jednak grajcie, bawcie się i cieszcie się marcowymi tytułami. Co będzie później, to się zobaczy w kolejnym odcinku najciekawszych premier gier już za miesiąc. Pamiętajcie o nas i do usłyszenia. Trzymajcie się.